Thank you so much. Bardzo wam dziękuję. We're delighted to be back with you again to open the Word of God. Cieszę się, że możemy z wami być ponownie i otwierać Słowo Boże. And I want to welcome the faithful who have come to the arena tonight. I dziękuję, cieszę się, że ci wierni pozostali z nami tutaj na miejscu. And we know there are many more who are watching online and that will watch these future broadcasts. Wiemy, że wielu jeszcze ogląda przez internet i będą oglądali jeszcze w przyszłości. And we heard one encouraging testimony of someone named Wojtek, who's been watching online and said that the meetings have really helped him. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że pan Wojtek ogląda i nasze spotkania były, no, był zbudowany nimi, także bardzo się cieszymy. And for those who are watching now, you can text your friends and say, go online and watch this presentation. Jeżeli macie przyjaciół, którzy mogliby skorzystać, proszę, wyślijcie im SMS-a i zaproście ich na spotkania jeszcze, aby mogli oglądać nawet te nagrane później. Now I've got one short commercial. I hope you'll forgive me. Mam taką krótką reklamę, wybaczcie. People have asked about my testimony story. Ludzie pytają o moje doświadczenie, tak? Jak to się stało, że jestem tu, gdzie jestem. I've referred to it a few times in the sermons. Kilka razy w czasie moich wykładów mówiłem o tym. I don't have time during this series to cover that. Nie mam czasu, aby całą tą historię opowiadać tutaj w trakcie tych spotkań. But it's been translated into about 25 languages. Ale była ta książka przetłumaczona na 25 języków. And I was really thrilled to see that it's in Polish now. I bardzo się ucieszyłem, kiedy zobaczyłem ją również w języku polskim. So someone will be available after the program and they have those there at their table. I ktoś po programie będzie tam dostępny, na stoliku są te książki dostępne dla was, także zapraszamy. None of that goes to me. This is just for the local ministries. Nic z tego, co no, z tych środków, jakie uzyskają, nie idą dla mnie. To wszystko zostaje tu i ci, którzy pracują ewangelizacyjnie w Polsce, będą z tego korzystać. Our presentation tonight is one of the most important. Nasza prezentacja dzisiejszego wieczoru jest jedną z najważniejszych, jakie We are going to be talking about life and death. Będziemy mówić o życiu i będziemy mówić o śmierci. Heaven and hell. O niebie i o piekle. These things are misunderstood. Te dwa tematy są bardzo niezrozumiane często. But the big questions in life you must answer. Ale te pytania, takie wielkie pytania w życiu, na które musimy o sobie odpowiedzieć. Where did I come from? Skąd przychodzę? What am I doing here? Po co tu jestem? Where am I going? I dokąd również zmierzam? You know you're alive. Wiesz, że żyjesz. There are two reasons for your life. I są dwa powody, dla których jesteś tutaj i żyjesz. First of all, learn to love God. Po pierwsze, abyś nauczył się kochać Boga. Secondly, po drugie, learn to love each other. Abyś nauczył się kochać innych. The most important priorities in life are this love relationship. Najważniejsze priorytety w życiu są te dwa związki, tak? And this love relationship. I te związki, które mamy między sobą nawzajem. Jesus said, these are the great commandments. Pan Jezus powiedział, to są dwa najważniejsze przykazania. Love the Lord with all of your heart. Kochaj Boga całym swoim sercem. And love your neighbor as yourself. I kochaj swojego bliźniego jak siebie samego. This is the purpose of life, that we learn to love. To jest cel naszego życia, abyśmy nauczyli się kochać. Sin is a problem with love. Grzech to jest problem, problem z miłością. Our sins are because we don't love God enough and we don't love each other. Grzeszymy, ponieważ nie kochamy Boga, a często nie kochamy też siebie nawzajem. And so this is the purpose of life. Więc to jest główny cel naszego życia tu i teraz. This is why Jesus came. Dlatego przyszedł Jezus. To show us how to love each other. Aby pokazać nam, jak miłować się wzajemnie, and to show us about the love of God. I aby pokazać nam miłość, którą Bóg ma do nas. Jesus said, if you've seen me, you have seen the Father. Pan Jezus powiedział, jeżeli mnie widzieliście też i Ojca. But we must also understand where we're going. Ale musimy również pamiętać, dokąd zmierzamy. What is our future? Jaka czeka nas przyszłość?
Everybody knows that if you live long enough, you'll die. Każdy wie, że jeżeli dożyjesz do pewnego wieku, umrzesz. But what happens then? A co potem? The Bible teaches that the answer is an eternal answer. Biblia naucza, że odpowiedź na to jest to wieczna odpowiedź. And we need to understand this subject. I musimy zrozumieć ten temat. There's much confusion in the world. W świecie jest dużo różnych takich zamieszania. In the Christian world as well. Nawet w chrześcijańskim świecie jest dużo zamieszania. About what happens when you die. O tym, co dzieje się, kiedy umieramy. And where do you go? I dokąd później idziesz? Now let me tell you right at the beginning what I'm going to say. Ale pozwólcie, że już na początku powiem wam o tym, co zaraz wam powiem. The Bible teaches that when you die, Biblia mówi, że kiedy umrzecie, that you sleep in the grave until the resurrection. Że śpicie snem śmierci aż do momentu, kiedy będziecie aż do zmartwychwstania. The Bible says Jesus will descend from heaven and then the dead in Christ will rise. Pan Jezus powiedział, że Biblia mówi, że Pan Jezus, kiedy przyjdzie z nieba, wtedy ci, którzy śpią snem śmierci, zmartwychwstaną. But the Bible says there's two different resurrections. Ale Biblia mówi o dwóch różnych zmartwychwstaniach. There's the resurrection of life. Jest zmartwychwstanie życia. And the resurrection of condemnation or death. I również zmartwychwstanie, które zakończy się ponowną, całkowitym unicestwieniem śmiercią. Paul said all of us will stand before the judgment seat of God. Apostoł Paweł powiedział, że wszyscy staniemy na sądzie przed Bogiem. But where will you go? Ale co potem? What is dokąd your future? Jaką masz przyszłość? Many people think, wielu ludzi uważa, that when you die, że kiedy umrzesz, you go right to heaven, idziesz prosto do nieba, and you sit on a fluffy cloud. I tam siedzisz na jakiejś chmurce, na jakichś chmurkach. And you play a harp like and you're a naked baby. Grasz na harfie, tak jak jakieś takie niewinne, gołe niemowlę. The Bible doesn't teach this. Biblia tego nie naucza. Nie naucza w ten sposób. And other people think that if you're lost when you die, inni ludzie uważają, że jeżeli jesteś, jeżeli zginiesz, to znaczy jesteś stracony po śmierci, that you're going to go down to burn in a place of torment that is run by the devil. To jeżeli jesteś potępiony, to schodzisz do miejsca tortur, które prowadzi szatan i jego wspólnicy. And you'll burn there forever and ever and ever. Tam będziesz się palił przez wieki. This is also a misunderstanding. To jest kolejne niezrozumienie tematu. So let's find out what the Bible says. Więc teraz udajmy się do Biblii, żeby zrozumieć, na ten temat mówi Pismo Święte. What I think is not important. Co ja uważam, co mi się wydaje, nie jest ważne. What does the Word of God say? Co ważne, to to, co mówi Słowo Boże. So we're going to discover the Bible truth about heaven and hell. Więc teraz odkryjemy, jaka jest prawda na temat piekła i na temat nieba. And I might need a little technical help here, because the remote is not advancing. Mm-hmm. Let's try this again here. There we go. Okay, thank you. Mamy teraz prezentację już działającą. The story that we're using comes from the book of Genesis chapter 13. Historia, którą użyjemy, żeby to zilustrować, pochodzi z Księgi Rodzaju 13 rozdział. The Bible tells us that Lot and his family moved to the town of Sodom. Biblia mówi, że Lot i jego rodzina przeprowadzili się do Sodomy. He did it because it was good for business. On to zrobił, ponieważ to było dobre dla jego biznesu. But it was a bad decision. Ale to była zła decyzja. Lot was a good man, but Sodom was a bad town. Lot był dobrym człowiekiem, ale akurat Sodoma to nie było najlepsze miejsce, w którym mógłby być. The Bible być. Says in Genesis 13:13. Biblia mówi w Księdze Rodzaju 13:13. The men of Sodom were exceedingly wicked. Ludzie mieszkający w Sodomie byli niesamowicie zepsuci. So God sent some angels. Więc Pan Bóg wysłał aniołów. And told Lot and his family to run from the city. I nakazał, aby Lot i jego rodzina uciekali z miasta. Because they said, "Escape for your life."
powiedział: uciekajcie, uratujcie swoje życie. Do not look behind you. Nie patrzcie nawet za siebie. Or stay anywhere in the plain. Nie zatrzymujcie się nigdzie w dolinie. Escape to the mountains lest you be destroyed. Uciekajcie w góry, żebyście nie byli, żebyście nie zginęli. God was going to destroy Sodom and Gomorrah. Bóg miał w planie zniszczyć Sodomę i Gomorę. And it says then Lot and his family they left, they fled. I Biblia mówi dalej, że Lot i jego rodzina uciekli. You read in Genesis 19:24. W Księdze Rodzaju 19:24 możecie to przeczytać. The Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah from the Lord out of heaven. Pan sprawił, że ogień i siarka spadły na Sodomę i Gomorę. And it says Abraham looked towards the valley of Sodom and Gomorrah. Powiedziane jest, że Abraham odwrócił się, popatrzył ku dolinie Sodomy i Gomory. And it said the smoke of the land went up like the smoke of a furnace. I powiedział, że dym, który się unosił, wyglądał jak dym unoszący się z pieca. Now this is given as an example of what will happen to the wicked. To mniej więcej jest taki przykład tego, co stanie się z tymi, którzy z upadłymi. Unfortunately, Lot's wife turned and looked back. Niestety żona Lota odwróciła się i spojrzała jeszcze raz na to wszystko. And the Bible says she was turned into a pillar of salt. I Biblia mówi, że stała się słupem soli. So let's go to our question and our answer method. Więc teraz z powrotem będziemy korzystać z tej metody pytań i odpowiedzi. And let's learn what the Bible says about this subject. I spróbujmy zgłębić to, co Biblia ma do powiedzenia w tym temacie. I've decided to start with hell first. Postanowiłem, że zacznę najpierw od piekła. Because I want to end with heaven. Dlatego, że zakończyć chcę zawsze na niebie. All right. What two cities are given as an example of the destruction of the wicked? Więc jakie dwa miasta są pokazane jako przykład tego, co stanie się z upadłymi ludźmi. 2 Peter chapter 2 verse 6. 2 Piotra 2:6, Nowy Testament. And turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes. Sodoma i Gomora została zmieniona w proch. He condemned them to destruction. Spowodował ich zniszczenie. Making them an example to those who afterward live ungodly. Aby były przykładem tego, co stanie się z tymi, którzy będą żyć upadłym życiem, tak? Niegodziwym życiem. Sodom and Gomorrah are an example of what will happen to the lost. Więc Biblia mówi, że Sodoma i Gomora są takim przykładem tego, co stanie się z tymi z upadłymi ludźmi. Twice we read it says they were destroyed. Dwa razy jest powiedziane, dwa razy, że będą zniszczeni. Now here's the big question. Oto pytanie. When will the wicked be destroyed in hellfire? Kiedy ci właśnie potępieni będą zniszczeni przez ten ogień, tak? Piekielny ogień, można powiedzieć. Are people burning in hell now? Czy teraz są jacyś ludzie, którzy palą się w piekle? What does the Bible say? Co mówi o tym Biblia przede wszystkim? 2 Peter 2, verse 9. Drugi list Piotra 2:9. Write it down and look it up. Możecie sobie zapisać drugi list Piotra 2:9. Sprawdźcie sami. It says the Lord knows how to reserve the unjust under punishment for the day of judgment. A Bóg wie, w jaki sposób zachować tych, którzy są niegodziwi, na dzień sądu. The day of judgment is in the future. Więc dzień sądu z tego wynika jest jeszcze w przyszłości. Jesus said, John 12, verse 48. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 12:48. The word that I have spoken will judge him in the last day. Słowa, które wypowiedziałem, osądzą go w ostatnich dniach. Over and over, Jesus said, in the last day, in the last day. Więc Pan Jezus mówi cały czas powtarza o dniach ostatecznych, w dniach ostatecznych. All over in the Bible. W całej Biblii. It talks about the great day of the Lord. Mowa jest o wielkim dniu Pana. The great judgment day. O wielkim dniu sądu. The resurrection. O właśnie zmartwychwstaniu. These are, it's always placed in the future when Jesus comes. Zawsze jest to w przyszłości, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Nie teraz, w przyszłości. Jesus
Jesus tells a parable in Matthew chapter 13. Pan Jezus opowiada taką przypowieść, taką historię w Ewangelii Mateusza 13:40-42. Where he explains the order, the sequence of these events. Gdzie wyjaśnia dokładnie, w jakim porządku te wydarzenia będą miały miejsce. He said, so will it be at the end of this age. Mówi, więc tak będzie u końca tej ery, tego czasu. The Son of Man will send out his angels. Syn Człowieczy wyśle swoich aniołów. And they will gather those who practice lawlessness. I zbiorą tych, którzy są niegodziwi. Now we've been teaching you the law because God does not want you to practice lawlessness. Dokładne słowo jest, którzy nie przestrzegają prawa, ponieważ Bóg chce, aby ludzie przestrzegali prawo. And cast them into a furnace of fire. I wrzuci ich do pieca ognistego. Now I want to make sure nobody missed this. I ja bym chciał, żeby nikt nie przeoczył tego, co czytaliśmy. So I'm going to back up. Więc cofnę się do jeden slajd. When did Jesus say they'll be cast into a furnace of fire? Więc Jezus powiedział, że kiedy będą wrzuceni do tego pieca ognistego? It says the end of this age. Powiedziane jest na koniec tej ery. That's talking about the end of the world. Mowa jest tu o końcu świata. So the third question then. Trzecie pytanie, które musimy sobie zadać. If the wicked who have died, jeżeli ci niegodziwi, którzy umarli, if they're not burning in hell yet, jeżeli nie palą się jeszcze w piekle, where are they? Gdzie oni są? What does the Bible say? Co mówi o tym Biblia? Jesus said in John 5 verse 28 and 29. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 5:28-29. The hour is coming in which all that are in their graves will hear his voice. Przychodzi godzina, kiedy wszyscy ci, którzy są w grobach, usłyszą jego głos. He said it's coming, it's in the future. Więc on powiedział, to nadchodzi, to jest już lada moment w przyszłości. Some will come to everlasting life. Niektórzy pójdą do życia wiecznego. And those who have done evil, the resurrection of condemnation. A ci, którzy czynili źle, będą potępieni. It says in Job, verse 21. Więc tutaj mamy w księdze Hioba i 21, 30, 31. The wicked are reserved to the day of doom. Niegodziwi są, są wyznaczeni na dzień potępienia. He'll be brought to the grave. Będą więc zejdą do grobu. And a vigil will be kept over him in the tomb. Means he's waiting in the tomb. I potem dalej jest powiedziane, że oni czekają w grobie. You see, the dead are dead. Widzicie, martwi są martwi. The Bible says the living know they'll die, the dead know not anything. Biblia mówi, że żywi wiedzą, że umrą, ale martwi nie wiedzą absolutnie nic. I want to make sure everyone's listening. Sprawdzam, czy każdy słucha, czy każdy nas słucha tutaj. You might be thinking, what about the verse in the Bible? Ale możecie zadać pytanie, co jeżeli chodzi o ten werset w Piśmie Świętym? And it says, to be absent from the body is to be present with the Lord. Który mówi o tym, że być poza ciałem, to znaczy być z Panem. If you believe in Jesus, jeżeli wierzysz w Jezusa, and you die, i umrzesz, your next thought, Twoja następna myśl is the resurrection, to zmartwychwstanie, and the presence of God. I obecność Boża. But several years might go by. Ale kilka lat może w tym czasie minąć. You don't know that though. A ty nie będziesz nic wiedział o Here's tym. An example. Oto przykład. In Acts chapter 2. W Księdze Dziejów Apostolskich. Peter is preaching during the sermon at Pentecost. W drugim rozdziale apostoł Paweł mówi w dzień prawda w Pięćdziesiątnicy, tak? And he tells the people, i mówi ludziom tak. King David is dead and buried. Mówi ludziom, król Dawid jest martwy i został pochowany. And his tomb is with us, his grave is with us. I jego grób jest z nami. And he is not ascended into heaven. I on nie udał się do nieba. See, David died about 3,000 years ago. Widzicie, król Dawid umarł 3000 lat temu. David was a prophet, he's a good man, he will be in heaven. Dawid był prorokiem, był dobrym człowiekiem, będzie w niebie. But he's not there yet. Ale jeszcze go tam nie ma. Now if you were David, ale teraz jeżeli ty byłbyś Dawidem, when you die,
to jeżeli umrzesz, it doesn't feel like 3,000 years. To nie czułbyś tego w żaden sposób, że minęły 3000 lat. The next thing you know is the presence of the Lord. Następna rzecz, której będziesz świadom, to przyjście powtórne Pana Jezusa. But the resurrection and the judgment have not happened yet. Ale zmartwychwstanie i sąd nie miał jeszcze miejsca. So David slept with his fathers, the Bible says. Więc tak jak Biblia mówi, Dawid zasnął ze swoimi ojcami. All right, let's keep moving. Następnie. What is the reward or the punishment for sin? Jaka jest nagroda lub jaka jest kara za grzech? Paul said in Romans 6:23. Apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian 6:23. The wages of sin is death. Zapłatą za grzech jest śmierć. It doesn't say the wages for sin is everlasting life in the fire. Nie jest powiedziane, że zapłatą za grzech jest wieczne życie w ogniu. Paląc się. The penalty for sin is the absence of life. Nie, no life. Nie, karą za grzech jest brak życia. Innymi słowy, śmierć. Eternal life is given to the saved. Wieczne życie jest dane tym, którzy są zbawieni. You remember Adam and Eve were chased out of the Garden of Eden? Pamiętacie, że Adam i Ewa byli wygonieni, wyrzuceni z ogrodu Eden? After they sinned. Po tym jak zgrzeszyli. And God said, lest he put his hand out, take of the tree of life and live forever. Pan Bóg powiedział, że dlatego to się stało, że przypadkiem nie wyciągnęli ręki, nie zerwali owocu, który dawał im życie wieczne. Wtedy. The penalty for sin is death. Karą za grzech jest śmierć. Jesus said you've got two choices. Pan Jezus powiedział, macie dwa wybory. Believe everlasting life. Uwierzcie, zyskacie życie wieczne. You do not believe, you perish. Nie uwierzycie, czeka was śmierć. Moses told the people. Mojżesz powiedział ludziom tak. I set before you today two choices. Przed wami stawiam dwa wybory. Love the Lord and live. Albo kochaj Pana i żyj. Love him and obey his commandments and live. Kochaj go, zachowuj jego przykazania i żyj. Or disobey and die. Albo nie przestrzegaj jego przykazań i będziesz musiał niestety umrzeć. There are only two roads. Są tylko dwie drogi. The road is not life in heaven and life in the fire. Drogą nie jest życie w niebie i życie w ogniu. Now is there a hell? Czy jest piekło? Czy jest coś takiego yes. jak piekło? Tak. Will the wicked be punished? Czy niegodziwi zostaną ukarani? Yes. Tak. But are they punished forever and ever and ever? Ale czy będą karani przez wieki i wieki i wieki i na zawsze? The result of their punishment lasts forever. Rezultat ich kary, no, będzie wieczny. But they don't feel the flames forever and ever and ever. Ale ognia czuć nie będą przez wieczność. Jesus said, if you believe in him, Pan Jezus powiedział, jeżeli uwierzycie you will w Niego, not perish, but have everlasting life. To nie zginiecie, ale będziecie mieli życie wieczne. If you don't believe in him, you perish. Nie będziecie wierzyć w Niego, zginiecie. So if the penalty for sin is eternal burning, jeżeli więc karą za grzech jest wieczne no, palenie się, then Jesus didn't pay for our penalty. To wtedy Pan Jezus, to oznacza, że Pan Jezus nie zapłacił I wanna za say naszą that karę. Again. I wanna say that better. Jeszcze raz, ja to trochę inaczej powiem. The penalty for sin is death. Karą za grzech jest śmierć. Is that right? Prawda? Tak jest. Yeah, okay, thank you. Did Jesus die for our sins? Czy Jezus umarł za nasze grzechy? Yes. Tak. If the penalty for sin is everlasting burning that has no end. Jeżeli więc karą za grzech jest wieczne palenie się, które nigdy się nie kończy. Then Jesus didn't pay for our penalty because he just died. To oznacza, że Pan Jezus nie zapłacił za nasz grzech, ponieważ on po prostu umarł i koniec. Yeah, this is a very personal subject for me. To jest bardzo osobisty dla mnie temat. See, I was not raised a Christian. Ja nie zostałem wychowany jako chrześcijanin. My parents were pretty much atheist or agnostic. Moi rodzice byli ateistami, takimi agnostykami. And I went to a lot of different schools. I chodziłem do różnych szkół. I went to Jewish schools and I also went to Catholic schools. Chodziłem do żydowskich szkół, chodziłem do katolickich szkół.
Because my mother was Jewish by blood. Ponieważ moja mama była Żydówką. My father was raised Christian, but he did not believe or practice. Mój tata był wychowany jako chrześcijanin, ale on ani nie wierzył, ani też nie praktykował swojej wiary. And I got into a lot of trouble as a boy. A jako młody chłopak ja popadałem w różne problemy. So when I went to the Christian school, więc kiedy poszedłem do tej właśnie chrześcijańskiej szkoły, I understood enough, zrozumiałem wystarczająco dużo. They said, if you're good, powiedzieli mi, jeżeli będziesz dobry, when you die, you go to heaven. No pójdziesz do nieba po śmierci. Everything will be wonderful. I wszystko będzie okej. But if you're bad, ale jeżeli nie, jeżeli będziesz zły, I wasn't a very good boy. A ja nie byłem dobrym chłopakiem. They said, if you're bad, jeżeli będziesz zły, when you die, kiedy umrzesz, you go to hell. Pójdziesz do piekła. Well, I wanted to know more about that because I thought that's where I was going. To ja chciałem wiedzieć więcej o tym miejscu, ponieważ ja pomyślałem, to jest miejsce, do którego ja zmierzam. They said they'll put you in the fire. I więc powiedziano mi, oni cię tam włożą w ogień. Będą cię palić. I said, how long? Jak długo? Forever. Na zawsze. I said, forever? Na zawsze? I said, forever. Tak, na zawsze. A million years go by and you're still burning. Milion lat, a ty wciąż się palisz. Yeah. Tak powiedział. A billion years go by and you're still burning. Miliard lat przejdzie, a ty wciąż your będziesz się palił. Your body is burning? Twoje całe ciało się pali. And I'm only 13 years old. A ja wtedy mam tylko 14 lat. And he's gonna burn me forever. A oni będą mnie palić na zawsze. And even after a billion years go by, i nawet miliard lat minie, I was very philosophical. Wiecie, ja lubiłem filozofować. You still not even begun to burn. I to przez miliard lat to ja się nawet nie zacznę palić. After a trillion years go by, trylion przeminie, you still have not even begun to burn. A ty wciąż, to jest dopiero początek palenia się. My brain almost exploded. Wiecie, mój mózg tego nie potrafił, prawie eksplodował, said, jak to usłyszał. God is gonna torture us, bo powiedzieli mi, że forever and ever in the fire, że Bóg będzie nas torturował zawsze i na zawsze w ogniu. And I'm just doing what a normal boy does. A wiecie, ja tylko robiłem to, co normalny chłopak, nastolatek. I hated God. O, ja znienawidziłem Boga. This is why I turned away from God. Dlatego odwróciłem się od Boga. This is why many people have turned away from God. I dlatego wielu ludzi odwraca się od Boga. And it is so sad because the Bible does not teach that. I to jest smutne, ponieważ Biblia wcale tak nie mówi. Let's find out what Jesus teaches. Zobaczmy, co mówi na ten temat Pan Jezus. What will happen to the wicked in hellfire? Co stanie się z tymi upadłymi, potępionymi w ogniu, tym piekielnym ogniu? For yet a little while and the wicked will be no more. Bo jeszcze chwilkę, a niegodziwych nie będzie. The wicked shall perish into smoke, they will vanish away. Więc ci niegodziwi jak dym ujdą i ich nie będzie. Last chapter in the Old Testament. Ostatni rozdział Starego Testamentu. Malachi chapter 4. To jest księga Malachiasza, ostatni rozdział Starego Testamentu i tam rozdział 4. Behold, the day is coming. Oto nadchodzi dzień. That will burn like an oven. Który będzie palił jak piec ognisty. And all the proud. I wszyscy dumni. And all who do wickedly. I wszyscy, którzy czynią niegodziwość. Will be stubble. Będą paliwem dla tego ognia. The day that comes will burn them up. Ten dzień, który nadchodzi, spali ich. It says they're consumed, they're devoured, they're burnt up. Więc jest tu powiedziane, że oni zostaną spaleni, zniszczeni, całkowicie usunięci. And it says it will leave them neither root or branch. Że jest jeszcze powiedziane, że nie zostanie z nich ani gałązka, że nie zostanie im ani gałąź, ani też i korzeń. They're gone. Nie ma ich. Po prostu this is nie what ma. The Bible says the fate of the wicked is. To Biblia mówi o tym, co spotka niegodziwych. Malachi 4 verse 3. Malachiasza 4:3. You will trample the wicked, for they will be ashes under the soles of your feet. Będziecie chodzić po tym, co zostało z niegodziwych, bo będą prochem pod waszymi stopami. It doesn't sound like they're awake and burning. Nie wygląda, jakby oni byli cały czas gdzieś żywi, świadomi i palili się. So where does the Bible say hellfire will be located? Więc co Biblia mówi o tym, gdzie to piekło, ten ogień piekielny będzie miał miejsce? I remember reading a
a magazine I saw in a store. Pamiętam, czytałem, otworzyłem taki magazyn w sklepie i zacząłem czytać. I don't know if you have these in Poland, but in America. Nie wiem, czy macie w Polsce tego typu publikacje, ale w Ameryce. When you leave the store, they've got a magazine rack with crazy magazines. Jak wychodzicie ze sklepu, to oni tam mają różne magazyny, niektóre zupełnie zwariowane. And I saw one of the titles once. I jeden z tytułów zwrócił moją uwagę kiedyś. It said in Russia people were drilling for oil. Było tam powiedziane, że w Rosji ludzie zaczęli drążyć taką głęboką dziurę, szukając oleju, ropy. And they went too far down. I tak daleko wiercili, że aż za daleko wywiercili. And they drilled into hell. I dowiercili się do piekła. And the demons began to escape. I z tej dziury zaczęły demony uchodzić. The Bible doesn't say hell is down in the middle of the earth. Biblia nigdzie nie mówi o tym, że piekło jest w środku ziemi. That comes from Greek mythology. To pochodzi z greckiej mitologii. You have the god Vulcan. Macie takiego boga, który nazywa się Wulkan. That's where you get the word volcano. Stąd macie słowo wulkan. And the fire comes out of the earth. I tam ogień z tego wulkanu, wiecie, z pośrodka ziemi where wychodzi. Does the Bible say hell will burn? Więc gdzie Biblia mówi, że będzie piekło? Revelation chapter 20 verse 9. Objawienie, rozdział 29, werset. They went up on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints. Więc powiedziane jest, że rozłożyli się po całej ziemi i otoczyli obóz świętych. This is talking about when the wicked surround the new Jerusalem. I tu jest mowa o tym, kiedy niegodziwi zgromadzą się dookoła Nowego Jeruzalem. And fire comes down from God out of heaven. Ogień z nieba spada. Fire rains from God on the earth. I ogień z nieba spada na ziemię. And it devours them. I zniszczy ich zupełnie. What happens to the wicked? Co dzieje się z niegodziwymi w takim razie? They are devoured. Oni są zniszcze, pochłonięci. That's on the surface of the earth. To dzieje się gdzie? Na ziemi, na obliczu ziemi. 2 Peter chapter 3 verse 10. Drugi list Piotra 3:10. The elements will melt with fervent heat. The earth and the things that are in it will be burned up. Powiedziane jest, że wszystko będzie rozpalone wielkim ogniem, wielkim żarem i ziemia i wszystko co tu powstało zostanie spalone. See, God destroyed the world once with water. Więc Pan Bóg zniszczył świat raz wodą. Back in the days of Noah. Za czasów Noego. The Bible says when Jesus comes the next time he will cleanse the world with fire. Biblia mówi, że drugi raz, kiedy powróci Pan Jezus, świat będzie musiał być oczyszczony ogniem. Another misunderstanding. Kolejna rzecz, którą ludzie nie no jest zamieszanie. Is people think the devil is in charge of hell. To, że ludziom wydaje się, że szatan no jest ma pod kontrolą piekło. Does the Bible say anywhere Satan is in charge of hell? Czy Biblia gdziekolwiek wspomina, że szatan jest takim szefem piekła? Now, when most people think of the devil. Kiedy ludzie myślą, kim jest szatan? And I was to say, what color is he? Ja się zawsze zastanawiałem, jakiego koloru jest. They see he's red. Niektórzy mówią, on jest czerwony. On ma czerwone, no. And sometimes he has bat wings. A czasem mu jeszcze dorysowują skrzydła nietoperza. And he's got goat hooves. I takie jeszcze kopyta kozła. And the devil always has a beard. I zawsze ma bródkę. Right, pointy beard. Taką, wiecie, taką strzelistą brudkę. And evil eyes. I takie złe oczy. I used to have a beard. Miałem kiedyś brudkę. People said I looked like the devil. I ludzie przychodzili do mnie i mówili, so I thought I better shave it off. Wyglądasz trochę jak szatan. It's not good for my line of work. Ja ją szybko zgoliłem, bo mówię, no w mojej pracy to nie jest najlepszy and image. I thought, why did they say I look like the devil? I ja zapytałem się, ale dlaczego tak myślisz, że where in the Bible does it say the devil has a pointy beard? Gdzie w Biblii jest napisane, że szatan ma taką szpiczastą bródkę? Nowhere does it say he's got goat feet or bat wings or red leotards. Nigdzie nie jest powiedziane, że on ma kopyta i prawda te skrzydła nietoperza na plecach. The devil was a beautiful angel. Szatan był pięknym aniołem. And he deceived
many of the other angels because of his beauty and his power. I zwiódł wielu innych aniołów z powodu swojego piękna i swojej mocy. Some of these other pictures we think of when we see the devil. Niektóre te obrazy, które przychodzą nam na myśl, kiedy myślimy o szatanie. He's holding a big pitchfork, a trident in his hand. Więc on trzyma taki wielki, taki widły, szpikulec, trident właśnie w swoich rękach. That's because he's cooking people in a barbecue in hell. O, bo on tymi widłami tam sobie tak obraca tych ludzi na takim barbecue w piekle. And he's got to make sure they cook evenly. I on musi tak nimi tam obracać, żeby z każdej strony się opiekli. The devil is not in charge of hell. Nie, szatan nie jest szefem piekła. Could we trust the devil to punish people fairly? Czy my moglibyśmy zaufać szatanowi, żeby on wymierzył sprawiedliwość tak fair? The Bible says in Revelation 20 verse 10. Biblia mówi w Księdze Objawienia 20:10. The devil is going to be cast into hell, that lake of fire. Jest powiedziane, że sam szatan będzie wrzucony w jezioro ognia. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone. Szatan, który zwodził ich, jest wrzucony do jeziora ognia. Jesus says in Matthew 25. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 25. The fire is prepared for Satan and his angels. Że ogień jest przygotowany dla szatana i dla jego aniołów. Will the fires of hell ever go out? Czy ognie piekieł kiedykolwiek się wypalą? Yes. Tak. It says in Isaiah 47 verse 14. W Księdze Izajasza możecie przeczytać, to jest w 7 rozdziale, 14 werset. It shall not be a coal to be warmed by or a fire to sit before. Nie będzie węgielkiem, którym można byłoby się ogrzać albo nie doczytałem. Now some people might be thinking. Niektórym się wydaje. Okay, Doug. W porządku, Doug. It's true, the bodies are burned up in hell. To prawda. Ciała spalą się w piekle. But their souls are gonna burn forever. Ale ich dusze za to. O, dusze to się będą palić na zawsze. What does Jesus say about this? Co Pan Jezus mówi na ten temat? Are both the soul and the body destroyed in hell? Czy zarówno ciało i dusza są w piekle zniszczone, czy nie? These are the words of our Lord, Matthew 10:28. Oto słowa naszego Pana. Co powiedział Pan Jezus? He said, fear not those who kill the body, but they cannot kill the soul. Mateusza 10:28. Bójcie się nie tych, którzy niszczą ciało, ale nie mogą zniszczyć duszy. But rather fear him who is able to destroy soul and body in hell. Ale raczej bójcie się tego, który jest w stanie zniszczyć duszę i ciało w piekle. The soul and the body is destroyed in the lake of fire. I dusza, i ciało są zniszczone przez to jezioro ognia. Now I took this picture, if you're watching. To zdjęcie, które macie teraz na ekranie, to jest zdjęcie, które ja zrobiłem. I know some people are listening to the audio and they don't see the pictures. Wiem, że niektórzy z was tylko słuchają, więc nie widzą tego, co mamy na ekranie. It's a picture of a forest fire. To jest zdjęcie potężnego pożaru, ognia, lasu. I was driving across these mountains in Northern California. Kiedyś przejeżdżałem w północnej Kalifornii przez właśnie las, przez góry. By myself. Przepraszam. I zobaczyłem, I że jestem. It was nighttime. To była noc. And I was in my truck. I byłem wtedy w moim pick-upie, w moim samochodzie. Tak, a few days earlier we had seen lightning hit the forest. Kilka dni wcześniej widzieliśmy, jak piorun trafia w las. Now as I'm driving across the mountains, kiedy tak jechałem przez góry, and it's about a 3-hour drive, it's a long way. To jest mniej więcej tak, zajmowało mi to 3 godziny. To jest dość długo się jedzie przez te góry. It's one of the biggest forests in California. To jest jeden z największych lasów, które mamy w Kalifornii. You go 60 miles and there's no gas station. 100 kilometrów możecie przejechać i nie ma ani jednej stacji benzynowej. And it's just dirt roads. I są tylko same drogi takie nieutwardzone. And I saw the mountains were glowing red at night. Ja tak patrzę, a góry tlą się na czerwono. And I thought, what is that? I patrzę i mówię, co to jest? Then I saw a little ring of fire off to the side. I patrzę, a tam jest taki małe koło ognia. Well, I said, oh, there's a fire, that's dangerous. Ja mówię, o, tam się pali, tam jest pożar, to jest niebezpieczne. But I kept driving.
Ale ja wciąż jechałem w tym kierunku. And then as I went around the turn, i kiedy za zakrętu wyjechałem, the trees were all rose-colored. To wszystkie drzewa były w kolorze, takim różowym kolorze. I went a little further and I saw that the trees were on fire. I pojechałem jeszcze kawałek, wszystkie drzewa się paliły. But I didn't want to turn around, it was a long way back. Ale wiecie, mi się naprawdę nie chciało zawracać, bo z powrotem było naprawdę daleko. The road was still open. Droga była wciąż wolna, można było jechać. I thought, maybe I can get through. I pomyślałem, może mi się uda przejechać. So I kept going. Więc jechałem dalej i dalej. At first the fire was just on my side. Na początku ogień był tylko po jednej stronie. And I could feel the heat coming through the window. Ale wiecie, czułem ten żar ognia, który przedostawał się do samochodu przez okno. But I thought, if I can, the road is clear, if I could just get through here. Pomyślałem sobie, jeżeli tylko droga jest wolna, jeżeli tylko uda mi się szybko przez to przejechać. And then I saw the fire was on both sides. I nagle zobaczyłem, że ogień jest po obydwu stronach. And I started getting a little nervous. I zacząłem się trochę denerwować. But I wanted to keep going. Ale ja naprawdę chciałem jechać so do przodu. So I drove a little further because I didn't want to turn around. Bo i pojechałem jeszcze kawałek, bo naprawdę nie chciałem zawracać. And then the smoke started coming across the road in my lights. I wiecie, zaczął dym się zbierać przede mną, przed moim samochodem. And I couldn't see. I już nic nie widziałem. And it started coming in the cab and it was getting smoky. I ten dym zaczął przezierać się do środka samochodu. This never would have happened if Karen was with me. She would have said, turn around. Jeżeli moja żona Karen byłaby ze mną, to ona by powiedziała, słuchaj, zawracaj. So finally I thought, a tree could fall behind me and I'll be stuck up here and I'll burn to death. Wiecie, tak pomyślałem sobie, gdyby za mną przewróciło się drzewo, ja bym tutaj utkwił, spaliłbym się. And I thought that'd be a terrible way to die. Pomyślałem, oj, nie, to byłaby straszna śmierć. I spent my whole life trying to stay out of hell. I don't want to drive into it. Całe życie unikam piekła, a tu nagle wjeżdżam prosto w takie piekło. So I turned around. Więc zawróciłem. I drove back a little way and I took some video and I took these pictures. Kawałek się od tego ognia odsunąłem, zrobiłem krótki film i zrobiłem kilka zdjęć. I to there jest jedno was nobody z nich. Fighting the fire. Nikt, nie było żadnych strażaków, którzy walczyli z ogniem. That turned into the biggest fire in North American history. Ten mały ogień, ten ogień zmienił się w największy ogień, jaki był w historii Ameryki Północnej. Milion akrów ziemi spłonęło. Lasu spłonęło. I was glad I turned around. Cieszyłem się, że zawróciłem. Because the fire had gotten behind me also. Bo ten ogień, okazało się, że ten ogień za mną również zaczął się palić. So I had to drive 3 hours to get out of the mountains that night. I was doing a lot of praying. 3 godziny zjeżdżałem w dół z gór. Ja się naprawdę modliłem, zjeżdżając stamtąd. For whom is hellfire kindled? Więc dla kogo zapłonie piekło? Dla kogo? Jesus doesn't want anybody to burn. Jezus naprawdę nie chce, żeby ktokolwiek skończył w piekle. Matthew 25:41. Więc Ewangelia Mateusza 25:41. Depart from me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. Odejdźcie ode mnie ci przeklęci, który był przygotowany dla szatana i dla jego aniołów. Why does it say everlasting fire? Dlaczego jest powiedziane wieczny ogień? Odejdźcie ode mnie wieczny ogień. Czemu wieczny ogień? Doesn't that mean the fire burns forever? Czy to nie oznacza, że wieczny ogień to znaczy, że ten ogień pali się na zawsze? This is what people misunderstand. I tutaj ludzie popełniają pewien błąd. It means the results of that fire are everlasting. Chodzi tu o to, że rezultat tego ognia będzie ostateczny, wieczny. So like my pulpit here is made of plastic, it's plexiglass. Mój pulpit tutaj jest zrobiony z plexi, plastikowy jest. If I threw this in a fire, jeżeli wrzuciłbym go do ognia teraz, it would melt, to on by się stopił, and then it would burn, i spalił, and it would be gone, i by go nie było. Forever. Na zawsze by go nie było. The results of that fire would be everlasting. Rezultat tego ognia byłby wieczny. You see, some fire is not everlasting. Widzicie, niektóre czasem ogień nie ma wiecznych rezultatów. Karen and I went to visit Auschwitz today. Dzisiaj ja i moja żona Karen byliśmy w Auschwitz.
And they showed us the ovens there where many people were burned. I tam pokazano nam też piece, w których wielu ludzi zostało spalonych. Both Christians and Jews. Zarówno chrześcijan, jak i Żydów. And I believe that there are people who died in that camp that have everlasting life. Ja wierzę, że są ludzie, którzy zginęli w tym obozie, ale ich życie wieczne jest zagwarantowane. The fire that burned them was not everlasting fire. Ten ogień, który ich spalił, to nie był ogień, który miał wieczne konsekwencje. Because they will be resurrected. Ponieważ oni będą zmartwychwzbudzeni. But when the wicked are burned, ale kiedy niegodziwi są spaleni, after the judgment, po sądzie, there is no resurrection. Nie ma już it is an everlasting fire. To jest wieczny ogień. I hope that makes sense. Mam nadzieję, że to jest, że to ma sens, że to jest doskonale widać, że tu jest sens. How does the Bible refer to God's destruction of the wicked? W jaki sposób Biblia odnosi się do zniszczenia niegodziwych? It says in Isaiah 28, verse 21. W księdze Izajasza 28:21 czytamy. For the Lord will be angry that he may do his work. Ponieważ Pan będzie rozgniewa się, aby mógł uczynić to, co zamierza uczynić. His awesome work and bring to pass his act, his strange act. Jego tą wielką, ten wielki czyn, który, no, ten dziwny czyn. When the Lord destroys the wicked, it is a strange thing. Kiedy Pan Bóg niszczy niegodziwych, to jest to coś mimo wszystko dziwnego. God wants to give life, not take life. Dlaczego? Bo Pan Bóg chce dać życie, a nie to życie odbierać. Jesus went everywhere and he relieved suffering, he healed people. Pan Jezus chodził po ziemi i leczył ludzi, pomagał im, nie chciał, żeby cierpieli. So when God punishes the wicked, więc kiedy Pan Bóg karze niegodziwych. And he must destroy them. I musi ich zniszczyć. It grieves him in his heart. To zasmuca to niesamowicie jego serce. When the Lord destroyed the wicked in the days of Noah. Kiedy Pan Bóg zniszczył niegodziwych w dniach Noego. The Bible says God was grieved in his heart. Biblia mówi, że Pan Bóg był bardzo zasmucony w swoim sercu. We had a pet dog. Mieliśmy kiedyś pieska. One of our children was able to capture a lost dog. Jedno z naszych dzieci przyprowadziło tego pieska. It was just a puppy. To był mały szczeniaczek. It had been abandoned. Ktoś go wyrzucił. It was a beautiful German shepherd. A to był piękny owczarek niemiecki. His name was Prince. Nazywał się Prince. He was part of our family for many years. Stał się częścią naszej rodziny na wiele lat. And we loved him. Bardzo go kochaliśmy. And he had a good life. Miał dobre życie. He had a very good life for a dog. Jak na pieska, to miał bardzo nawet dobre życie. Because he used to run around in the mountains. Ponieważ biegał sobie po górach. Whenever he was hungry, he could eat. Kiedykolwiek tylko chciało mu się jeść, mógł. When he was thirsty, he would drink from the springs. Kiedy był, chciało mu się pić, mógł pić ze źródeł. But Prince got old. Ale nasz piesek Prince się zestarzał. And he got a disease. I niestety zachorował. And he was paralyzed in his legs. He could not walk. Nie mógł chodzić, był sparaliżowany, nie mógł poruszać nogami. So our son said. Więc mój syn powiedział tak. Now we lived on a ranch up in the mountains. Żyliśmy wtedy na takim ranchu, w takiej farmie, ranch. He said, Dad, I think it's time that we put Prince to sleep. Powiedział do mnie, tato, wydaje mi się, że czas, abyśmy Prince'a, aby zasnął. Because the dog was suffering. Ponieważ pies bardzo cierpiał. Our son did a very difficult thing. Nasz syn zrobił coś bardzo, bardzo trudnego. And it brought tears to his eyes. I on płakał w związku z tym. Because he loved his dog. Bo on bardzo kochał swojego psa. But he knew his dog was suffering terribly. Ale wiedział, że pies bardzo, bardzo cierpi. Even when God destroys the wicked, nawet kiedy Pan Bóg niszczy niegodziwych, it breaks his heart. To łamie jego serce. Doesn't the Bible phrase unquenchable fire indicate the fire never goes out? Czy kiedy Biblia mówi o nieugaszonym ogniu, to oznacza, że to jest ogień, który będzie się palił wiecznie?
This is one of the verses that confuses people. To jest jeden z wersetów, który no, spowoduje zamieszanie. The Bible does say the wicked are burned with unquenchable fire. Bo Biblia tak, Biblia mówi, że niegodziwi są spaleni wiecznym ogniem. Look at here in Matthew chapter 3 verse 12. W Ewangelii Mateusza 3:12. He will thoroughly clean out his threshing floor and gather his wheat into the barn. On jest napisane, on oczyści swoje klepisko i zbierze całe zboże do swojej stodoły. And he will burn up the chaff with unquenchable fire. Ale spali to, co pozostanie, z nieugaszonym ogniem. Unquenchable means you cannot extinguish it. Nieugaszony znaczy ogień, którego nie da się ugasić. Let's use my pulpit as an example again. Znowu wykorzystajmy nasz pulpit jako przykład. So if I took a lighter, a match. Więc teraz, jeżeli wziąłbym zapałkę czy też zapalniczkę. And I stay here and I set this on fire. I tutaj tak długo to trzymał, aż to by się zapaliło. And it started to burn. I to by się zaczęło palić. I'm sure somebody here will say that's against the law. Ktoś od razu by powiedział, no słuchaj, to jest wbrew prawu. And you'd grab a fire extinguisher. I złapałby za gaśnicę. And you come over here and go. I przyszedłby tutaj. You see, that's very good. Thank you. I'm getting better. That would be quenching the fire. To by było gaszenie ognia. But the Bible says the fire that God uses to burn the wicked. Ale Biblia mówi, że ogień, którego Pan Bóg użyje, aby spalić niegodziwych, is unquenchable. Tego ognia nie da się ugasić. You can go psh, and it just keeps getting worse. Możecie sobie robić psh, ile chcecie, a you ogień cannot coraz put większy. It out. Nie ugasicie go. Let's let the Bible explain that. Pozwólcie, że Biblia nam wyjaśni. Look in Jeremiah chapter 17 verse 27. Teraz księga Jeremiasza 17 rozdział i 27 werset. Jeremiah told the people of Israel. Jeremiasz powiedział Izraelitom tak. If you will not listen to me to hallow the Sabbath day. Jeżeli nie będziecie słuchać mnie, aby zachowywać sabat or carrying your burdens and entering the gates of Jerusalem on the Sabbath day. Albo niosąc swoje bagaże i wchodząc do Jeruzalem w dzień sabatu, then I will kindle a fire in the gates of Jerusalem. To ja rozpalę taki ogień w bramach Jeruzalem, and it will devour the palaces of Jerusalem, że on zniszczy pałace Jeruzalem, and it will not be quenched. I nie będzie dało się go ugaść. Now that was a prophecy. To było proroctwo. The people did not repent of their sins. Ludzie niestety nie odwrócili się od swojego grzechu. King Nebuchadnezzar of Babylon came. Król Nebukadnezar z Babilonu przybył. He burnt the gates and the palaces of Jerusalem. Spalił pałace i bramy Jeruzalem. The fire was not quenched. W ognia nie dało się ugasić. But it's not still burning. Ale ten ogień do dnia dzisiejszego się nie pali. It was burnt with unquenchable fire, but the fire burnt everything up. To wszystko paliło się nieugaszonym ogniem, ale w końcu ten ogień się wypalił. In Mark 9 verse 47. W Ewangelii Marka 9:47 czytamy. Jesus said, if your eye causes you to sin, pluck it out. Jeżeli twoje oko sprawia, że grzeszysz, powiedział wyłup je. For it's better for you to enter the kingdom of God with one eye. Bo lepiej wejść do Królestwa Bożego z jednym okiem. Than having two eyes. Niż mieć dwoje oczu. To be cast into the fire. Zostać wrzuconym do ognia. Where the worm does not die and the fire is not quenched. Gdzie robak nigdy nie umiera, a ogień nie jest ugaszony. Now this is not saying that you're going to be filled with worms and fire for eternity. To nie oznacza, że będziecie pełni robaków i ognia przez całą wieczność. Jesus here is referring to the valley outside Jerusalem. Jezus tutaj mówi o pewnej dolinie za Jeruzalem. Called the Valley of Gehenna. To była dolina, która nazywała się Gehenna. Sometimes that word is translated hell. Czasem to słowo jest tłumaczone jako piekło. It was the city dump. To było takie wysypisko śmieci dla całego miasta. It was full of worms. Tam było pełno robaków. Dead animals were thrown there. Tam nawet wyrzucali martwe zwierzęta. They were burning things in there to keep the smell down. Tam
palono pewne rzeczy, aby ten zapach nie był taki straszny. Jesus is using this as an illustration of the wicked. I Pan Jezus mówi o tym jako o takiej ilustracji, co stanie się z niegodziwymi. But it was always burning things up. Ale tam zawsze spalano pewne rzeczy. And question 14 rather. Teraz pytanie numer 14. Doesn't the phrase everlasting fire mean unending? Czy słowo wieczny ogień nie oznacza przypadkiem niekończące się? Mówiliśmy już o tym, ale jeszcze jeden werset. As Sodom and Gomorrah are set forth as an example, tak jak Sodoma i Gomora są ustanowione jako przykład, suffering the vengeance of eternal fire. Spadła na nich odpłata wiecznego ognia. The Bible says Sodom and Gomorrah were burnt with eternal fire. Więc tutaj Biblia mówi, że Sodoma i Gomora były spalone przez wieczny ogień. But they're not still burning. Ale one się przecież już nie palą. They were burnt up. One się spaliły. Some of you maybe have been to the city of Pompeii. Może niektórzy z was byli w mieście zwanym Pompeje. I went there when I was 16 years old. Pierwszy raz tam byłem, jak miałem 16 lat. I never forgot. Nigdy nie zapomnę. It shows all the bodies of the people that were caught in the volcanic ash. Tam pokazują ciała ludzi, którzy zostali złapani przez ten pył wulkaniczny. The city was covered with ash. Całe miasto było przykryte pyłem. The Bible says Sodom and Gomorrah were burnt and they're not burning today. Biblia mówi, Sodoma i Gomora zostały spalone, ale już dzisiaj się przecież nie palą. But it says they were burnt with eternal fire. Ale Biblia mówi, one zostały spalone wiecznym ogniem. In Revelation 15, verse 20. Więc 15 pytanie. Sorry, question number 15, Revelation 20, verse 10. 20, Księga Objawienia, 20 rozdział, 10 werset. It says, when the wicked are it says there the wicked are tormented forever and ever. Doesn't that indicate endless time? Tam jest powiedziane, że niegodziwi będą będą męczeni na wieki wieczne. Czy to nie oznacza, że będą męczeni zawsze, na zawsze? See, friends, I'm showing you the difficult verses because I want you to know the answers. Widzicie, moi drodzy, ja wam staram się pokazać te wersety, które są trudne, bo chciałbym, żebyście znali odpowiedzi na to. The word here in Greek in Revelation 20, forever. Słowo tutaj właśnie w objawieniu w rozdziale 20 na wieczne is the word eon. To jest słowo eon. It's a very vague word. To jest takie słowo, no, które ciężko ma wiele znaczeń. It just means a long time. To po prostu oznacza długi czas. And it's sometimes indefinite. Czasem oznacza nieskończony czas. Now let me give you an example where the word forever doesn't always mean forever. I pozwólcie, że teraz dam wam przykład tego, gdzie słowo na zawsze niekoniecznie oznacza na zawsze. When Jonah was swallowed by the whale. Kiedy Jonasz został pochwycony przez tą wielką rybę. It says he prayed, the earth with her bars was surrounding me forever. Modlił się, żeby ziemia otoczyła go przez na zawsze. Now it probably felt like forever for Jonah. Dla niego to tam, kiedy był w tej wielkiej rybie, to pewnie czuł, jakby był tam na zawsze. But was it forever? Ale czy to oznaczało, że był tam faktycznie na zawsze? It tells us in Jonah 1:17 he was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. W Księdze Jonasza 1:17 jest napisane, że był w tym brzuchu tej ryby przez 3 dni i 3 noce. But he used the word forever. Ale on wykorzystał słowo zawsze. Sometimes we use the word forever, it's a figure of speech. Kiedy używamy czasem słowa na zawsze, to mówimy tylko w taki obrazowy sposób. I don't know if you've got the word in Polish, hyperbole. Hiperbola. Takie słowo w języku polskim również mamy, hiperbola. You probably hear your children say sometimes. Czasem pewnie słyszycie, jak wasze dzieci mówią do was. I'm starving to death. Jestem, umieram z głodu. They're not really starving to death. No prawda jest taka, że nie umierasz. They're overstating something to make a point. One mówią o czymś w sposób zbyt mocny, aby wzmocnić swój to, co chcą powiedzieć. In Revelation 14, verse 11.
w objawieniu 14:11. It says the smoke when the wicked are destroyed. Jest tam powiedziane, że dym, kiedy ci niegodziwi są zniszczeni, it ascends up forever. Że on idzie w górę wiecznie, przez that wieczność. That simply means it goes up forever out of sight as far as you can see. Po prostu oznacza to, że ten dym się uniesie, rozpłynie się i nie będzie go widać. Na zawsze go nie będzie już widać. Does that mean that we're going to watch the wicked smoke burning forever and ever? Czy to oznacza, że będziemy spojrzymy i dym spalących się niegodziwych będzie się unosił cały czas i na zawsze ten dym się będzie unosił? Again, forgive me, but I was in Auschwitz today and it's a very dramatic experience. Wybaczcie, ale byłem dzisiaj w Auschwitz, a to jest dramatyczne przeżycie być tam. And they talked about the crematoriums where they were executing the Jewish people. I mówili również o krematoriach, w których ci, którzy and workers in the camp saw the smoke coming up. I ci, którzy pracowali w obozie, widzieli, jak ten dym się unosi. Some people think the righteous will be in the city of God. Niektórym wydaje się, że ci sprawiedliwi będą tam w mieście Bożym. And we're going to see the smoke of the wicked ascending. I będą patrzeć i będą widzieć, jak dym z niegodziwych się unosi. Like the parable of Lazarus and the rich man. Tak jak przypowieść o Łazarzu i bogaczu. That we're going to be able to talk to the people who are burning in hell. Że będziemy mogli sobie porozmawiać z tymi, którzy palą się w tym momencie w piekle. No, heaven forbid. Nigdy tak się nie stanie. That's Boże, nie dopuść tego. To jest tylko taka przypowieść. It's not talking about the punishment of the wicked at all. Takie podobieństwo. To nie, tutaj nie ma mowy o tym, co faktycznie, jaka kara spadnie na niegodziwych. So what does the expression forever and ever mean? Więc co oznacza w takim razie to wyrażenie na zawsze, na wieki wieków? Let the Bible explain the Bible. Pozwólcie, że Biblia wytłumaczy, co mówi w innym miejscu. Exodus 21, verse 6. Księga Wyjścia 21:6. If a servant loved his master, jeżeli sługa kocha swojego pana, after 6 years he was supposed to go free. To jeżeli służył swojemu panu, to po 6 latach miał być wolny. But if he wanted to stay with his master, ale jeżeli chciał mimo wszystko zostać ze swoim panem, he would go through a little ceremony. To była pewna taka ceremonia. And the Bible says he would serve him forever. I Biblia mówi, że będzie mu służył teraz na zawsze. What does forever mean? Ale co w tym kontekście na zawsze oznacza? It meant till he died. Do momentu, kiedy umrze. And it says in 1 Samuel 1:22. I w pierwszej księdze Samuelowej 1:22 czytamy. When Hannah brought Samuel as a baby to the temple. Kiedy Anna przyprowadziła Samuela. He's not a baby, he's a child, yeah. Jako dziecko do świątyni. She said that he might abide there forever. Oddała go tam, aby mieszkał tam w świątyni zawsze. Later she explains as long as he lives. A później dodaje tak długo jak będzie żył. So those who are burnt with this eternal fire, więc ci, którzy zostaną spaleni przez ten wieczny ogień, everybody gets a different punishment. Każdy z nich otrzymuje inną karę. Jesus said there are varying degrees of reward and punishment. Więc Pan Jezus powiedział, że są różne stopnie kary, ale również i nagrody. If everybody burns forever and ever, jeżeli tak każdy paliłby się i palił przez wieki, that would mean that Cain, who killed just his brother, to by oznaczało, że Kain, który zabił swojego brata, Cain killed one person, Kain, który zabił jedną osobę, he would burn as long as Adolf Hitler, paliłby się tak samo jak na przykład Adolf Hitler, who killed millions of people, który zabił miliony ludzi. They have the same punishment. To ta sama kara by ich spotkała. But the Bible says there are different degrees of punishment. Ale Biblia mówi, że są inne, że ta kara jest troszeczkę the devil will burn the longest. Szatan będzie palił się najdłużej. But the Bible says even Satan will be consumed. Ale Biblia mówi, nawet szatan w końcu się spali. And it says never will he be anymore. I nigdy go już więcej nie będzie. After sin and sinners are destroyed, po tym, kiedy grzech i grzesznicy są już zniszczeni, what will God do for his people? Co Pan Bóg zrobi dla swojego ludu? 2 Peter 3:13. Drugi list Piotra 3:13.
Nevertheless, according to his promise, pomimo według jego obietnicy, we look for a new heavens and a new earth wherein dwells righteousness. Czekamy na nową ziemię i nowe niebo, gdzie panuje sprawiedliwość. The Bible says God will wipe away all tears from their eyes. Biblia mówi, że Pan Bóg otrze wszelką łzę z ich oczu. And there will be no more death. I nie będzie już śmierci. There'll be no sorrow, no crying. Nie będzie już płaczu, nie będzie już smutku. No more pain. Nie będzie już bólu. All the former things have passed away. Wszystkie te rzeczy, które znaliśmy, przeminą. God is not going to immortalize Satan and sinners. Pan Bóg nie sprawi, że szatan i grzesznicy zostaną się nieśmiertelni. God is going to punish them. Pan Bóg ukaże ich za to, co, z czego dokonali. They'll all get punished according to what they deserve. Dostaną to, na co zasłużyli. Jesus said every man is rewarded according to his works. Pan Jezus powiedział, każdy człowiek otrzyma zapłatę według swoich uczynków. He who has done many things wrong will be beaten with many stripes. Ci, którzy uczynili dużo złego, dostaną surową karę. Satan and his angels may burn day and night for quite a while. Szatan i jego aniołowie mogą palić się przez dłuższą chwilę. We don't know how long. Nie wiemy, jak długo. But the Bible says, never will he be anymore. Ale Biblia mówi, że więcej go nie będzie. Księga Ezechiela 28, jak to God says, I will bring him to ashes. Bóg powiedział, ja sprowadzę go aż do popiołu. Sin and sinners will be washed from the universe. Grzech i grzesznicy zostaną świat zostanie oczyszczony z grzechu i grzeszników. God is making a new universe with no pain, no crying, no sorrow, no death. Pan Bóg uczyni nowy świat bez bólu, bez płaczu, bez śmierci. The Bible says the wicked are consumed, they're devoured, they perish, they're destroyed. Biblia mówi, że niegodziwi zostaną pochłonięci, zniszczeni, unicestwieni. And they're burnt up. I zostaną spaleni. They perish. Zginą. They are no more. Nie ma ich. Like smoke, they vanish away. Jak dym, odpłyną. Root and branch is gone. Zarówno gałąź, jak i również korzeń. Nie ma ich. Will the problem of sin ever rise again? Czy problem grzechu w takim razie znowu powstanie? Bible says affliction will rise not the second time. Biblia mówi, że cierpienie czy też problemy po raz kolejny nie powstaną. Nobody will ever experiment with sin and disobedience again. Nikt znowu nie będzie eksperymentował już z grzechem i Through all eternity Jesus still has the scars in his hands. Ponieważ przez całą wieczność Panu Jezusowi zostaną znaki na jego rękach. We will know how painful sin causes the universe. Więc będziemy widzieć na własne oczy, ile bólu grzech uczynił w całym wszechświecie. God says I will create a new heavens and a new earth. Pan Bóg powiedział, ja stworzę nowe niebo i nową ziemię. The former will not be remembered or come into mind. Poprzednia nie będzie pamiętać, nikt nie będzie pamiętać o poprzedniej i nikt sobie nawet o niej nie pomyśli. So how will living in heaven be different from life here on earth? Więc jak życie w niebie będzie inne niż to, które żyjemy tu teraz na ziemi? It says the eyes of the blind will be opened. Powiedziane jest, że oczy ślepych zostaną otwarte. I can throw away my glasses. Ja będę mógł w końcu wyrzucić moje okulary. The ears of the deaf will be unstopped. Ci, którzy są głusi, zaczną słyszeć. See, I'm having hearing problems now. Ja mam trochę problemy ze słuchem teraz. Karen says I've had hearing problems since we've been married. Moja żona Karen czasem mówi, że ja miałem problemy ze słuchem od kiedy jesteśmy małżeństwem. But now they're real. Ale teraz to są prawdziwe problemy. But in heaven it will be no problem. Ale w niebie już tych problemów nie będzie. The lame will leap like a deer. Ci, którzy mają problemy z chodzeniem, nie mogą chodzić, będą skakać jak jak jelenie. The tongue of the dumb will sing. Ci, którzy nie mogą mówić, zaczną mówić.
All of our pains and our misery will be gone. Cały nasz ból, cała nasza The ransom of the Lord will come to Zion with singing and everlasting joy. Odkupieni przez Pana będą śpiewać z taką wieczną radością. All of the former things have passed away. Wszystkie poprzednie rzeczy przeminą. The Bible says the inhabitant will not say I am sick. Biblia mówi, że ci, którzy zamieszkają tam, nie będą mówić o to zachorowałem. Our bodies will never get old. Nasze ciała nigdy się nie zestarzeją. We'll be perfectly healthy forever and ever. Dlatego zdrowi będziemy przez wieki wieczne. There'll be no more death, sorrow or crying. Nie będzie więcej śmierci, nie będzie smutku i nie będzie płaczu. We'll have nothing to ever fear again. Nie będziemy już musieli się niczego bać. And the best thing is the presence of God is with us. A najlepsze będzie to, że obecność Boża będzie z nami. All of our questions will be answered. Wszystkie pytania, znajdziemy odpowiedź na wszelkie pytania. It says the animals will not hurt. Napisane jest nawet, że zwierzęta nie będą cierpieć. The lion will eat straw like the ox. Bo to lew będzie jadł trawę, tak jak bydło. I'll tell you an amazing fact. Powiem wam taką ciekawostkę. The police in Atlanta, Georgia. W Atlancie, w stanie Georgia, policja pewnego dnia. They arrested a drug lord. Aresztowała pewnego takiego mafiozę, który zajmował się sprzedażą narkotyków. Miał dużo, dużo, dużo pieniędzy. And he had a little zoo in his yard, in his house. I założył sobie takie małe zoo w swoim domu. And in that he had a lion and a tiger and a bear. I tam miał lwa, tygrysa i niedźwiedzia. Normally they would be enemies in the wild. Normalnie to te zwierzęta nie lubią się w But because they had been together since they were young. Ale ponieważ byli razem od najmłodszych lat. They were best friends. Stali się najlepszymi przyjaciółmi. So they were adopted by an animal farm. Więc zostali adoptowani po tym przez taką farmę, gdzie zwierzęta się znajdowały. And last I heard, they were living out their days happily together. I ostatnie, co słyszałem o tym, to, że żyli razem na tej farmie szczęśliwie przez cały czas. And I don't know if you heard about there was one lion that was adopted. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale pewien ktoś adoptował lwa. That was a vegetarian. I ten lew był wegetarianinem. They could not get it to eat meat. Robili wszystko, ale nie mogli go zmusić, żeby zaczął jeść mięso. Its name was Little Tyke. To był ten, on się nazywał Little, Mały Tyke. It grew into a full-grown lioness. I słuchajcie, wyrósł na lwicę, i to Would dużą not lwicę. Eat any blood, any meat. Nigdy nie jadł żadnego mięsa, żadnej krwi. And the veterinarians were mystified. How could this lion be so healthy? Weterynarze nie mogli zrozumieć, jak ten lew może być taki zdrowy. In heaven the animals will all be vegetarians. W niebie wszystkie zwierzęta będą wegetarianami. The wolf will dwell with the lamb and a little child will lead them. Oto właśnie wilk będzie przebywał z owcą, a małe dzieci ich poprowadzi. And the desert will blossom like a rose. A pustynia zakwitnie jak róża. And the streets of the city will be full of boys and girls playing. A ulice tego miasta będą pełne chłopców i dziewcząt, które będą razem się bawić. The Bible tells us that heaven is better than what you can even imagine. Biblia mówi nam, że niebo jest czymś lepszym, niż możemy sobie nawet wyobrazić. We will run and never be tired. Będziemy biec i nigdy nie będziemy zmęczeni. We will walk and not faint. Będziemy iść i nigdy nie zemdlejemy. And you'll be able to fly. I będziemy potrafić również i latać. We'll mount up with wings like eagles. Powiedziane jest, że będziemy mogli unieść się w górę jak orły. You'll have a mansion that Jesus built for you in the New Jerusalem. I będziesz miał dom, który Pan Jezus przygotował dla ciebie w Nowym Jeruzalem. And you'll build your own country home somewhere in the world. Zbudujesz sobie swój własny dom gdzieś na świecie, tam gdzie wybierzesz. The Bible says in Psalm 16 verse 11. Biblia mówi w Psalmie 16, 11 wersecie. At God's right hand are pleasures forevermore. Że po prawicy Bożej są przyjemności, które trwają wiecznie. God loves people and he wants to bless us with eternal life. Bóg
kocha ludzi i chce nas, i chce nam dać życie wieczne. When God first made the world, kiedy Pan Bóg po raz pierwszy stworzył świat, He made everything good, good, very good. Pan Bóg stworzył wszystko dobre, dobre, bardzo dobre. He put Adam and Eve in a paradise. Umieścił Adama i Ewę w raju. But because of the devil's rebellion, ale ponieważ szatan postanowił się zbuntować, the world has suffered terrible things. To świat, na świat spadły rzeczy straszne. But God is going to accomplish his original plan. Ale Pan Bóg i tak dopełni swojego pierwotnego planu. And this planet will be restored to its beauty. I ta planeta zostanie przywrócona. And the tree of life will be in the city. I drzewo życia będzie w mieście. But what's the only thing that will exclude people from God's heavenly kingdom? Ale co tylko może sprawić, że ludzie nie znajdą się w Bożym Królestwie. Revelation 21, verse 27. Więc objawienie 21:27 tam. But there shall by no means enter anything that defiles. Ale nie wejdzie nic, co mogłoby zbezcześcić to. God must save us from our sins. Bóg musi nas oczyścić z naszego grzechu. The devil was cast out of heaven for sin. Szatan był wyrzucony z nieba przez swój grzech. We are not going in with our sin. My nie wejdziemy do nieba z naszym grzechem. Jesus must wash us from our sin. Pan Jezus nas musi oczyścić z naszego grzechu. Jesus says in Revelation 21. Pan Jezus powiedział w objawieniu 21. In the end of the Bible, he that overcomes will inherit all things. Ten, kto przezwycięży, odziedziczy to wszystko. So how do we overcome? Więc jak mamy przezwyciężyć? How can we have that everlasting life? Jak możemy mieć to życie wieczne, o którym czytamy? The Bible says in 1 John 1:9. Biblia mówi w pierwszym liście Jana 1:9. If we confess our sin. Jeżeli wyznamy swoje grzechy. Confess to God you're a sinner. Wyznaj Bogu swoje go grzechy. Go by yourself and kneel before God. Idź i uklęknij samemu przed Bogiem. Lord, I am a sinner. I powiedz Bogu, jestem grzesznikiem. Admit what your sins are. Powiedz mu o swoich grzechach, o swoich wszystkich. You don't need to remember them all, don't worry. Nie musisz wszystkich tych grzechów whatever pamiętać. The Holy Spirit puts on your heart. Ale cokolwiek Duch Święty wkłada w to, co repent of your sins. Powiedz mu, że to są grzechy. And the Bible says God will cleanse us from all unrighteousness. I Biblia mówi, że on nas oczyści z całej naszej nieprawości. He will write our name in the books of life. On zapisze nasze imię w księdze życia. And he wants you to be there in the kingdom. I on chce, abyście byli tam z nim w królestwie. He has paid for you to be there. On zapłacił już za was, abyście tam byli. He gave his life and his blood to make it possible for you to be there. Zapłacił swoją krwią, abyście mogli tam się znaleźć. But you must come. Ale musicie przyjść. It says in Revelation chapter 22. W objawieniu w rozdziale 22. Last chapter in the Bible. Ostatni rozdział Pisma Świętego. Whosoever will. Ktokolwiek chce. Let him come. Niech przyjdzie. Drink the water of life freely. Niech pije wodę życia za darmo. Like Jesus spoke to the woman at the well. Tak jak Pan Jezus rozmawiał z kobietą przy studni. He said, I can give you a living water. Powiedział do niej, ja mogę ci dać wody żywej. That will really satisfy you in this life. Która zaspokoi wszystko dla ciebie w tym życiu. You'll be washed from all of your sin. Zostaniesz obmyta ze wszystkich swoich grzechów. And you can have a place in God's kingdom. I będziesz miała również i miejsce w Bożym Królestwie. There's only two destinies. Są tylko dwie drogi, dwa... Life and death. Śmierć i życie. Jesus wants you to have life. Pan Jezus chce, abyś miała życie. But you must come to him just like you are. Ale musisz przyjść do niego takim, jakim jesteś, taka, jaka jesteś. You may have done it before. Może wcześniej już to uczyniłaś. You may have never done it. Może nigdy nie uczyniłeś. But you can do it now. Ale możesz to uczynić teraz. And you may need to do it again. A może przyjść czas, że będziesz musiała zrobić to jeszcze raz. So before I close, więc zanim zakończę dzisiaj, I'd like to pray with you. Chcę się z wami jeszcze pomodlić. And some of you who are watching, I invite you to join us. I ci, którzy oglądają, proszę, módlcie się z nami. Can we stand together? Możemy razem powstać? Our dear loving Father in heaven, nasz drogi Ojcze w niebie, you've made it clear today, Lord, there are two destinies. Dzisiaj zrozumieliśmy, że są tylko dwie drogi.
You've invited us to choose either life or death. Postawiłeś przed nami wybór życia albo wybór śmierci. Lord, you've promised that whoever believes in Jesus. Panie, Ty nam obiecałeś, że ktokolwiek uwierzy w Jezusa. That if we believe his teachings. Że jeżeli uwierzymy w to, czego nauczał. And if we follow him. I że będziemy jego naśladowcami. You've promised everlasting life. Że dasz nam życie wieczne. Lord, we want to choose that life. Panie, my chcemy dzisiaj wybrać to życie. We admit that we are sinners. Chcemy przyznać, że jesteśmy grzesznikami. But we know you are a great savior. Ale wiemy, że Ty jesteś wielkim zbawcą. Please save us, Lord. Prosimy, forgive zbaw our nas. Sins. Wybacz nam nasze wash grzechy. Us from our sins. Oczyść nas z naszego and grzechu. Lord, help us to be witnesses for you. I Panie, spraw, abyśmy byli I dla Ciebie. We can all be ready when Jesus comes. Abyśmy mówili o Tobie. Daj, żebyśmy byli gotowi, kiedy przyjdziesz. We thank you. We pray this in Jesus name. Dziękujemy i prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen.